ustalamy, czy Mandzia ma majtki. Doszło do wypadku, możemy się napierdalać. Wiesz, Mandzia to jest, że nigdy w życiu nie dam mu walki, kurde. Jesteście kurde bez bekty. Próbą tłustą machiną japszanem mam kosę. Nie, bo to nie tylko powiedz, ja tam wpierdalam się. A mnie to interesuje, ale możesz mi wysłać, nie ma problemu. Jeśli chcesz zobaczyć, jak Ksajo rozpierdala Konopa, kup pay-per-view z Reflinka. Siemano, dzisiaj konferencja. Podawaj, szczurasku! Jakbyś chciał, możesz wyjść do Marcina i poddymić w swoim stylu. Marcin sam poddymił. Szczuras, tu mam sparing z Marcinem. Ślady? Sparing z Marcinem? No. Dynamicznie rzuca się na nogę, bo Marcin trochę... Tak sztywno chodzi, tak? Czy będziesz miał jakieś szanse? Nie ma szans. Ja co o tym gadać? Rozjebę go. Spróbujmy zadać proste. Dobra, ale co? Na tarczy, no. Na korpus! Nie, stary, nie możesz na korpus. Ale się strzyka, ja dopiero czy jest. Dobra, no. Dam radę. No, już najlepiej. Najlepiej go. Będzie dobrze. No może cię nie zabija. Jest poszlaka, jest poszlaka. Gdzieś tu się kręci. Gdzie jest Marcin? Zjadłem go. Nie ma Marcina, ale to chyba nie może być dowodów żadnych. Jutro mam sparing z Marcinem, tej walki nie będzie. Nie musisz się stresować. Ja muszę go stresować. Nie podoba się? Jest! Dostałem akceptę. No. Ja uważam, że jak Mandzio ubiera te swoje ciuszki, to jest zabawny. On chyba mu to coś daje na psychę. Znaczy nie, ogólnie jest śmieszniejszy, nie tylko w tych ciuszkach, tylko no tak, tak na co dzień, jakbym nabrał pewności siebie i props. Ty, ale śmiesznie to wygląda, patrz, jak jeden kurwa jest. Ale on ma taki obcas, on jest gdzieś mojego wzrostu, a przecież przy mnie stoi o tego. Ustalamy, czy Mandzio ma majtki. Szybko z kamerą musisz wiedzieć. No stary, to... Stawi Paradise. Oli Paradise. Nie mam stary dzisiaj. Stalowy Szok na mnie nagrał film dzisiaj. Że jestem sterydem, no. Wylizał mi strasznie stalowy. Nie, ja jestem fanem. Po konferencji. Zacząłem ćwiczyć dzięki tobie. Po konferencji. Dobrze. Kolejką się ustawić. Dobra. Ja bym się wpierdolił na teście, ale mam wątroby rozjebane. A ja też stary mam rozjebane, ale nie alkoholu, tylko ogólnie. Ja też nie, ja też nie mam. Jest walony, okay. Jest walony. Jesteście, ale był walony zanim przyszedłem, jeszcze nie teraz wbijam wstąpione. Nie wiem, jak ty to robisz, że... Coraz ładniejszy, lepiej wygląda, gdy ale prawda, dlatego nie poznałem. Chyba widzisz, kurwa. Stara. Daj nam tych. Hej! To jakie odjęcie, kurwa. To jest zdjęcie pod siemence, kurwa. Mam walkę, gościu, uszkodzisz mnie. Będziesz miał jeszcze walkę? Ja? No. No zależy, czy mnie wkurwisz. Dawno takiej stypy nie było na kompakt, to fajnie jakbyś wrócił. Nie, no była i to więcej dużo razy, mi się wydaje. Też masz deala z McDonaldem? No. Będziesz miał zajomym deala za niedługo. Dobra, ale za orami można spierdalać. Dobra, pniemy. A i miałem się spóźnić 40 minut na autostradzie. Specjalnie nalałem mniej paliwa, żeby szybciej się nalało. Stary, skończyło mi się paliwo na autostradzie. Kilometr do stacji i dojechałem na luzie. Idealnie pod ten dystrybutor. Kilometr dojechałem, stary, na luzie. Mega pojechałeś multiplu? Tak. Cześć! Paliwka? Para Maksymowi też paliwka zabrakło. Naprawdę dzisiaj? No, to może razem wam zabrakło paliwa. Trzeba tankować, nie? Ja nie wiem, co tam było tankowane. Ty wyglądasz, jakby miał legitnie 2 metry. Bo mam 2 metry, 5 centymetrów. W tych butach? Tak. A bez nich? 1,90 m. Masz 1,90 m? Tak. Ja pisy, my jesteśmy wzrostowo podobni. No, możemy się bić. Możemy się napisać. Ile ważysz teraz? 105. A szedłbyś do 85? No, tak, no. Możemy się napierdalać. Podobnie, nawet Rafała. No widzisz, mówiłem. Jednak muszę zredukować. Mogę cię podnieść? No, możesz spróbować. A mogę ja ciebie? No możesz. No, to dominacja genetyczna. Czekaj. Myślałem, że palisz się śluga właśnie. Co tam? Co jest, jakieś poddymianie, kurwa, na kąpie, nie? Jest. Trójka. Co to, kurwa? Co to jest? Nawet nie obszczana jeszcze. Tak. No serio, stary. Ale no chłopaki, możemy wam rozdać, mamy w aucie trochę. Nie, akurat sprzątałem w aucie, to nie potrzebne. Na panelu pierwszym cię wyzwali, nie? Że nudy ostatni, ten wszyscy robią na ostatnim panelu. Ale to co mnie to obchodzi? Płacą, bo ja sprzedaję. Ile to masz centymetrów podbicia? 15. Naprawdę, czekaj. Ja pierwszy raz... Ja pierdolę, no.
taki wysoki. Tall boy. Ten buty boxer mi polecił. Powiedział, że właśnie... Hashtag tall guy. Hashtag tall guy. Igor, inny człowiek wyglądasz, naprawdę. Co człowieku? Jak życie? Bycie dużym jest zajebiste. O, przepraszam pani, jestem lekko dysfunkcyjny. Chciałbym mieć 1,90 m. Ale teraz możemy face to face. Ale ty masz główkę maluszką. Na depresję już jest znowu. Próbą tłustą machiną japszanem mam kosę, ale nie ma, bo już pogadaliśmy. Nie ma. Więc główno, no. Prawda? Gadaliśmy. Jebcie Konopski, ruro jebana. Zostaniesz rozpierdolony, nie? Nie cofam tych słów. Bo ja chciałam zapytać, dlaczego nie udzielisz się wywiadu? Bo ja biorę opłatę. Dobra, nie, daj mi to, daj mi to. Pamiętacie, widzowie, jak OG Koba mówił, że żadna dziewczyna nie chce z nim rozmawiać? On sam nie chce rozmawiać. Bo tam wstydliwie się wstydzę po takiej ładnej kobiecie. No dobra, okej, okay. Plusuję. Jest okazja, taka prawda. To może porozmawiajcie, co? Dobrze, porozmawiamy. No. Jest, nie ma sprawy. Wiesz? Tak to się robi. Robiliśmy, no stary, chodziłem w butach Mandzia, fajne, na 90 cm. Nogi ma zgrabne w ogóle. No, ta spódniczka. Nie wiem, jak ja widzę, że on ma 2 metry, kurwa, to mi się wydaje, że to jest troll pierdolony od razu. Że on, kurwa, się ubiera dla jaja, że on tak nie może robić, naprawdę. Bo wiesz, znaczy. Mandzia to jest... Cięcie. Tego nie nagrywaj. No, masz to? Obroniłem cię w wywiadzie. No. Powiedziałem, że nie ma tego wyższej. Nie, no mnie to tak... No ja pierdolę. Trenuję, to mi rosną kaptury. No, pytałem się takiego endokrynologa, czy to jest prawda. No mówię, kurwa. No, to nie jest prawda. Stary, nie pomierasz, czemu nie powiem, stary, jakbyś brał koksy... Nie rozumiem. Bo to nie tylko powiedz, ja tam pierdolę. No pewnie jakieś odnadrę, kurwa. Ale ile ćwiczysz już? W sensie, ale co, ja siłowo na przykład nie ćwiczę, ale ćwiczę... Ile ćwiczysz około? No 2 lata. No wiesz, że po 2 latach grania taka koksa by ci szyja i tak nie urosła. Więc to jest takie pierdolenie głupie z tą szyją. Wiesz, tam, masz coś, bierzesz, mam tu... Nie wiem, nie wiem, czy bierzesz, czy nie. Ja wiem. No. Absurdalne jest dla mnie to, że chłop się, wiesz, chłop się pucuje, że... On, ostatnio słyszałem taką jego wypowiedź. Powiedział, że jego trener powiedział, że to jest zły przykład dla ludzi, bo ludzie myślą, że można osiągać takie efekty w tak krótkim czasie i tak dalej. Gdzie chłop, kurwa, po tych 2 latach trenujemy tyle samo, wygląda 3 razy lepiej niż ja. No kurwa, z całym szacunkiem. Co nim synali w ogóle z tym teraz, ta pałka się... No właśnie, pakała się, nie wiem. Wyjąłem, kurwa, ręcz z ekwipunku Wardęgi już. A, powiemy tak, no już przegadane, nie? O kurwa, on powie tak, ale jak to? Jak może nie laliście? Nakreślę publicy, o co chodziło. Bo Konop się spłakał, nie? No. Bo obgadywaliśmy trochę, wiesz. No właśnie on też się obgadywał, jak tam byliśmy. Kto? No Konop. Kurwa. No co? Coś tam pierdoli, że... Myślę, że na naszym panelu z 300K będzie. Nie, no naszym wyjdą. No. W sumie... Nie będę tego robił publicznie, bydlaku. Kurwa, żeby też podsumować. Bydlaku. Bydlaku, pędraku jeden. Zdekalają, jakie on sobie wymyśla ludziom. Kurwa, naprawdę? Limitowana edycja. To jest taka rozkwina. A nie dużo osób to łączy z tym, ale to chodzi o 15 galę. Tylko i wyłącznie. 15 miała? Okej. Okay. Ręczą 3, nie wiem, przypięknie. Tu by. Pierwszy się ode mnie. Co to, kurwa? Kimura. A. Wygląda jak koniec robota. A bez kitu, ty nie wiesz nawet, jak się Kimura zakłada. Ty się tylko na stojąco bijesz, jak pała. Konopski pójdzie w Kimura. Jesteście, kurwa, bez beki. Gościu, kurwa. Zobacz swój trening, swój patch ostatni. Ja specjalnie dla ciebie nagrałem film, jaki 100 osób cię w komentarzu odetrzymał. A 100 osób? To jest tak, że nie odpowiadać dlatego, bo od jakiego zasięgu, czy jak? Bo mnie trwało tlenu. No kurde, wyglądasz całkiem normalnie. No nie, no ale normalnie mogę wyglądać, ale w głowie mam najebany od tego fejmu. Jest taka funkcja na TikToku, że masz powiadomienia. A ty wiesz, jak wygląda funkcja na TikToku powiadomienia, kiedy masz 300 tysięcy followersów? To ja cię prześlę. Chodzisz na TikToka, mało mnie to interesuje, ale możesz mi wysłać, nie ma problemu. Czyli po prostu nie zauważyłeś, tak? Ja nie wiem, kim jesteś. Ale czemu jesteś tutaj w fejmie? Z nudów. Pooglądać, no. Ale ja wcześniej cię tu nie widziałem. Ja byłem na każdym, wiem też. To mam nadzieję, też nie widziałem. To mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Zobacz. Dobrze. Bro, ja pierdolę, ale krzywe gówno. Co to ma znaczyć jakby, nie? Takie podbijanie. Komentarz miał 4 lajki. Ty nie odpisałeś. Ej, ale oznaczył cię mój kolega. Jak mogłeś tego nie zobaczyć? Nie wiem, stary, przysięgam na obcięcie jądra, kurwa, lewego, że nigdy w życiu nie dam mu walki. No.
Co ten typ kurwa na bani, nie? Nie widziałem cię wcześniej, będziesz walczył. No widziałem cię. Ja ciebie też kurwa nie widziałem. Będziesz się napierdalać? Może. Ze mną? Nie wiem. Dwa tygodnie temu się znaczyłem. Dlaczego nie odpowiedziałeś? No. Oj, chyba nie trwać mi szanujesz wizyt, nie? Nie szanuję. Co, rozmawiasz o testosteronie? No, ja mam ponad normą, a twój jak tam? No. Mi nie wyjebało szyję. Co ci tak szyję wyjebało? Co? Buraka. No, dobra, chodzi po te same kwasy, które aluronowe. Wyssałem z pały dubiela po prostu. Niech się kurwa boi. Ała, no. Dobrze. No tylko po poważy kurwa 30 kilo więcej, nie? Ten to wybany hopa po dachach zajebał. Tak, to wyskakał kaszki na pierwszą. Koniec. Siema młodziutki. Siema. Jak tam godzinki przejęte pojabczanie? No bardzo dobrze. Ej, ale tak szczerze, stary, tak ludzie mówią, nie? A kurwa, wcale nie jestem taki mały. Nie no. Jestem kurwa... Ale nie mam 1,90 stary. Nie mam 1,90, ale mam 1,83. A jedno. No, 1,85, czekaj. No tak, ale te 2 centymetry. 2 cynki. Ja generalnie przy 1,90 ważę jakieś ten. No przy 1,90 ja ważę... Powiem tak, jesteś osobą, która ewidentnie próbuje mnie podsumować. Spokojnie, nie chcę was zaatakować. Inna osoba już to zrobiła. Ktoś zaatakował nas? Tak, kto? Zabrzmiało jak dobry punchline. Zjedz sobie je, stary. Nie, nie, ale zjedźcie teraz, ty młody. Tak? Test na ten. Ja je spróbowałem. Są zbyt słodkie. To... Ale nie wrzucajcie tego do baterii. Rzuć. Mega dobre. Dobre, nie? Chujowy. Dobry, no? Słodki chuj. Co? Słodki, strasznie. A co powiecie na temat zbanowanego Andrew Tate'a, który, no nie ukrywajmy, został zbanowany. Aż tam pierdolił. Siema. Aż pierdolił do Sebana. Nie wiem, stary, ale mam kurwa ten. No właśnie, co to jest? Klesz mi się przyczepił, kurwa. Cień, ja ten jest kanał. Dobra, szybko, jak będzie tutaj 7 łapek w górę, to na następną przychodzę nago. Lubię, nie ma, oczy nie ma. Coś tam ich nie ma, kurwa. Nie chcę zgadywać, co to jest, nie? No ale chyba jakieś galoty. Zostawię, stary, bo... To nie moje, to nie rusza, nie? Dawaj, sprzedamy ten na majtkomacie.pl, sprzedamy ten spocone gadki, kurwa, Iwony. 40 tysięcy polubień. No. Spotykamy się i robimy metamorfozę na moich warunkach, bo Leksiu spierdolił, Rybson spierdolił akcję, dlatego ty jesteś moim... Myślę, się chce śmiać z Rybsona, że to... Dobra, dzieci... Co ty myślałeś? Że naprawdę będzie się, bo ja tutaj usłyszałem, ostatnio były nowe newsy, że on jednak nie jest nadalem, tylko jest sterdziarzem. Proszę się nie słuchać porad tego gościa. Fajnie, ja jak wypniesz to w montażu trochę. Pokaż, on wutrzyj. Nie, na sterdziarze. Łapa w górę, to nie wrócę. A jak zostawisz jeszcze suba, to może wrócę. Jeśli chcesz zobaczyć, jak Sai rozpierdala konopa, kup pay-per-view z Reflinka.